Na kopalni Wujek zbudowałem pierwszą dyspozytornię górniczą. Ta dyspozytornia niestety już się zestarzała. Jest w tej chwili w Muzeum w Zabrzu. Postęp poszedł daleko naprzód. Ale w tym czasie kopalnia Wujek była stale i wciąż punktem wycieczek wszystkich oficjeli. Warto wspomnieć, to była wizyta pierwszego sekretarza Związku Radzieckiego Nikite Sergejowica Kruszczowa. W tej wizycie oczywiście reprezentował Polskę Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz, Gierek, pierwszy sekretarz z Katowic, generał Moczar, Mitręga. Wszyscy, którzy ważni byli w Polsce. I on, słuchając, co jest na ekranach, co jest w łączności, mam krótko falówki i mogę rozmawiać z górnikami na dole, pyta się mnie, a czy mnie nożna rozgaworyć ze szachciorami w nizu? Na to odpowiadam: pożałusta! Nikita chwyta mikrofon. I krzyczy: Gdzieś Nikita, Sergejewicz, Kruszczow. Ja pozdrawiam Was, szachciory w gizu. Patrz strach na wszystkich. To były inne czasy. Niezapowiedziana rozmowa, nieuzgodniona rozmowa. Co odpowie? Kto odpowie? Jedni bledli i czerwienieli. komułka zdenerwowany. Gierek zdenerwowany. Tymczasem przepięknym rosyjskim językiem, maszynista elektrowozu z poziomu 620, pozdrawiam cię, towarzyszu pierwszy sekretarzu Nikito Sergejewicz Chruszczow i życzymy górnicy Wojka, miłego pobytu na Śląsku i na kopalni. Zaskoczony Nikita Sergejewicz pyta się, a kuda ty, a gdzie ty jesteś? To ja pokazuję światełko, że on jest na poziomie 600. A skąd ty tak ładnie po rosyjsku mówisz? A on mówi, no bo ja był 6 lat na Sybirze. Zaskoczony Chruszczow pyta się, jako kto? A on odpowiada, no byłem w niewoli, bo jestem z Wehrmachtu. Chruszczow zwraca się do Gomułki i pyta się, Władysław, ja przybył w Polszu czy w Germanię? Bo ja wiem, że Katowice są w Polsce. A on na to, górnik, mówi, bo myśmy walczyli z Armią Czerwoną. Zdenerwowanie jest bardzo duże. Na to Chruszczow jeszcze się pyta, a skolko ty czerwoną ubił? Ile ty zabił czerwoną -armiejców? Na to on odpowiada: Tak, toczno nie znają. Dokładnie, bo ja był we flak artylerii. Zdenerwowanie ogromne, ale maszynista. Dzwoni i mówi: Towarzyszu Nikito Sergejewicz Kruszczow, ja jestem członkiem Polski Zjednoczonej Partii Robotniczej, ja jestem komunista. Kruszczow nie wytrzymał. Miał biały kapelusz. Rąbnął tym kapeluszem o ziemię i mówi: Co jest Polska? To ja wiem. Co jest Germania? To ja wiem. Ale Polak, komunista, we Wermachcie, to ja nie po Zwracam się do Chruszczowa i mówię, towarzyszu Nikito, Sergejewicz Chruszczow, ta sprawa na Śląsku jest tak skomplikowana, że według mnie bez wódki nie rozbierasz. Na to pojaśniały oczy u i mówi, prawie Otwarłem drzwi do swojego biura, a tam były przygotowane podarunki dla Chruszczowa. Dostał od Gomułki paterę z orłem, bez korony oczywiście. Wypiliśmy na zdrowie Polski posztaganie koniaku. Gierek ofiarował od Śląska portret tajczącej Ślązaczki. Wypiliśmy posztaganie koniaku. Mitręga dał mu rzeźbę bez węgla. Wypijmy następny sztakan koniaku. Mój wspaniały gość Nikita sergiejowicz Chruszczow zapomniał o Wehrmachcie, zapomniał o Sybirze i zapomniał o górnikach, którzy walczyli z Armią Czerwoną, a teraz pracują na kopalni wujek.